Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Jak wiecie, w sumie od nie tak dawna interesuję się makijażem, od nie tak dawna próbuję kombinować i robić coś innego. No i cóż, ostatnio dostałam propozycję nagrania takiego filmu pod tytułem Mój pierwszy raz. Oczywiście jak pewnie wszyscy zrobiłam najpierw taką minę. O co chodzi. Ale później dowiedziałam się, że w serii typu Mój pierwszy raz można nagrywać rzeczy, które się testuje pierwszy raz. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak pierwszy raz używam różnych brokatów. Także mam tutaj trzy brokaty z NYXa. Jeden jest taki biały, drugi fioletowo-granatowy, a trzeci taki różowy, także zobaczymy, jak te brokaty sprawdzą się na moich ustach. Być może spróbuję przetestować również na moich powiekach. Specjalnie nic dzisiaj nie nakładałam, bo nie wiedziałam, jak to po prostu będzie wyglądało. Być może okaże się, że będę wyglądała śmiesznie, być może okaże się, że wyjdzie mi za pierwszym razem i będę wyglądała jak milion dolarów i będę błyszczała, ponieważ no, używam brokatów, no to chcąc nie chcąc będę błyszczeć. Pytanie, czy będę błyszczeć w dobry sposób, czy w zły. No zobaczymy, przekonamy się w dzisiejszym odcinku, także zapraszam Was do oglądania. No i tyle. Także jak już wcześniej wspominałam, tutaj trzy pojemniczki z brokatem oraz coś, o czym nie mówiłam, czyli primer, żebym mogła tych brokatów użyć i żeby one się po prostu trzymały. No i tak, za primer dałam około 37 zł, a za brokaciki około 26 zł. Są dostępne i na stronie NYXa, i w Douglasie, także droga wolna, jak komuś się spodoba, albo ktoś też będzie chciał spróbować, to możecie sobie zakupić po prostu. To na tyle z wstępu do tego filmu, także teraz zaczynam nakładać moją bazę na usta. Nie wiem w sumie ile mam jej nałożyć, ale podejrzewam, że nie za dużo. Rozsmarowuję sobie paluszkiem. Właściwie to wklepuję. Myślałam, że jak nałożę coś takiego na usta, to one mi się będą kleiły. W sumie to tak nie jest. Także trochę się zaskoczyłam. No ale zobaczymy, co będzie, jak już nałożę ten brokacik. No i zacznę może od różowego. Najpierw tutaj może odpakuję, tak w ogóle. Bo są dalej w tej folii. Wszystkie trzy. Dobra, pozbyłam się już chyba każdej folii, która zabezpieczała brokat przed wysypaniem się. No i na wieczko nasypuję trochę brokatu. W sumie nie wiem, jak dużo mam tego tutaj nasypać, bo nigdy nie miałam z tym styczności, naprawdę. No i co? Muszę sobie między kolana dać lusterko, żeby cokolwiek widziała. Dobra, z takiej odległości chyba jest ok. Nakładam sobie ten brokacik na usta. Szczerze, że do nakładania takiego brokatu na usta to wielkich umiejętności manualnych naprawdę nie trzeba posiadać. To w sumie nic trudnego. To znaczy tak, na pewno na co dzień takiego brokatu na usta bym sobie nie nakładała, bo wygląda to nietypowo, niecodziennie. No i do szkoły z takimi ustami bym po prostu nie poszła, ale wydaje mi się, że na jakąś taką zabawę karnawałową, tematyczną, być może jakąś taką przebierankową, to byłoby całkiem w porządku. Myślę, że do wielu stylizacji naprawdę taki trik, coś takiego, może się przydać wielu dziewczynom. Także spoko, naprawdę to nie jest nic trudnego. Zobaczymy, co teraz będzie z moimi oczami. Mam nadzieję, że nie będę wyglądała dziwniej, że mi się to uda, ponieważ naprawdę na usta nałożyłam to bez najmniejszego problemu. Wystarczył mi pędzel taki do malowania ust. Wydaje mi się, że malowanie oczu będzie troszkę bardziej skomplikowane niż malowanie ust.
To tak, w swoją dłoń wzięłam pędzelek, taki zwykły, bez żadnej nazwy, żaden firmowy, ani nic z tych rzeczy. Znalazłam go w swojej kosmetyczce, więc stwierdziłam, że nada mi się do nałożenia brokatu, ponieważ jest taki dość płaski i zbity, więc myślę, że nie będzie mi utrudniał pracy. Także, nie wiem, chyba na palec znowu nałożę... Na ten pędzelek? No dobra, na pędzelek nałożę... tej bazy, dzięki której brokat będzie się trzymał na mojej powiece. O, chciałam się spojrzeć, czy dobrze tam. No i teraz wystarczy ją rozsmarować na oczku. Naprawdę jestem ciekawa, co to w ogóle będzie. Bo wiecie, że może się okazać, że mi to w ogóle nie wyjdzie. Dobra, tej bazy też nie może być za dużo, bo efekt będzie odwrotny do tego, który chcę uzyskać. Skoro mam trzy kolorki, a jeden już zużyłam, to wychodzi na to, że zostaje mi ten fioletowo-granatowy i biały. Wydaje mi się, że ciemny dam tutaj, a ten biały jakoś tak w kąciku oka. Myślę, że to będzie dobrze wyglądało. No i znowu najpierw wsypię sobie brokat na wieczko. Halo? A, zapomniałam o drugiej folii. Dobra, nałożyłam sobie już ten brokat. No i co? Biorę w dłoń pędzelek. Maczam pędzelek w brokacie. I nakładam na oko. Trzymajcie kciuki, bo... To może mi nie wyjść. Chciałabym zrobić to w miarę równo, ale to się osypuje. No ale nic dziwnego. W końcu to brokat. Ej, w sumie to naprawdę nie jest takie straszne. No i teraz wzięłam sobie ostatni brokat, ten bialutki. I dam go, tak jak mówiłam, bliżej kącika oka. Wyglądam śmiesznie. Że to nie jest makijaż, tylko bardziej karykatura makijażu, ale spokojnie, ten filmik powstał tylko i wyłącznie w takim celu, nie wiem, spróbowania samej siebie, zobaczenia, jak to będzie wyglądało, jak nałożę sobie brokat na całą powiekę, a dziewczyny jak nakładają brokat, to zazwyczaj dają go troszkę mniej i raczej jest to dodatek do codziennego bądź imprezowego makijażu oka. W moim przypadku wygląda to całkiem inaczej, ponieważ ja chciałam zobaczyć, jak w ogóle nakłada się taki brokat, jak to wygląda i w moim przypadku. I powiem wam szczerze, że wyglądam jak kosmitka. Poważnie. Ten klej jest naprawdę bardzo, bardzo trwały. Właściwie baza, nie klej. Stop. To jest baza. Baza pod brokat jest naprawdę bardzo trwała. Jak robię sobie takiego całuska na rączce, żeby zobaczyć, jak dużo brokatu mi zostaje, to większość jednak jest na ustach. Mała część brokatu jest na mojej ręce. Także wydaje mi się, że mój pokój nie będzie teraz błyszczał spokojnie.
No i co? Wydaje mi się, że będę brokatu używała tylko i wyłącznie jako właśnie dodatku, to jest to, co przed chwilą powiedziałam. Nie odbierajcie tego filmu jako tutorial, śmiejcie się z tego, co mi wyszło razem ze mną. Mam nadzieję, że jak następnym razem użyję brokatu, to wyjdzie mi to dużo lepiej i będzie to wyglądało lepiej niż to, co mam teraz na oczach. Także trzymajcie kciuki za moje dalsze makijażowe poczynania i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że będziecie czekali na więcej filmów z takiej serii Mój Pierwszy Raz. No i co? Dziękuję, że byliście ze mną. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Możecie mi pisać w komentarzach, czy Wam też tak śmiesznie na początku wyszło nakładanie brokatu i czy w ogóle miałyście z tego typu kosmetykiem kiedykolwiek styczność. Dziękuję za oglądanie. Mua!